7 marca wspominamy błogosławionego Józefa Eulalio Baldesa, zakonnika. Józef urodził się 12 lutego 1820 roku w Hawanie na Kubie. Nie znał rodziców. Jako miesięczne niemowlę został oddany do sierocińca. Umieszczono przy nim datę urodzenia i informację, że nie jest ochrzczony. W sierocińcu ochrzczono go 15 marca. Mimo surowych warunków zyskał tam dobre wychowanie. Był poważny i odpowiedzialny, a przy tym pogodny i serdeczny. Jako 15-latek opiekował się chorymi w czasie epidemii cholery. W wieku kilkunastu lat wstąpił do zakonu bonifratrów. Mimo wielu trudności wytrwał w powołaniu i złożył śluby zakonne. W 1835 roku skierowano go do miasta Puerto Príncipe i tam w szpitalu świętego Jana Bożego oddał się bez reszty posłudze chorym. W wieku 25 lat został naczelnym pielęgniarzem szpitala, mimo że był samoukiem. Później na tyle podniósł swoje kwalifikacje zawodowe, że posługiwał jako lekarz-chirurg. Posługę wobec chorych wykonywał z wielką miłością. Mówiono o nim, że jedną ręką leczy, a drugą podnosi na duchu. Troszczył się o integralną pomoc choremu bez względu na rasę, przekonania religijne czy pozycję społeczną. Wyjątkową opieką medyczną, materialną i duchową otaczał osoby z marginesu społecznego. Szczególnie troszczył się o niewolników. Zaopiekował się m.in. porzuconym, chorym psychicznie chłopcem. Traktował go jak własnego syna. Posiadał dar rady i rozeznawania problemów rodzinnych. Dzięki wielkiej mądrości i roztropności potrafił wytrwać w powołaniu zakonnym mimo trudności ze strony rządzących i mimo, że gdy zmarł ostatni jego współbrat, ostatnie 13 lat przeżył sam, bez wspólnoty zakonnej, a warunki społeczno-polityczne uniemożliwiały posłanie tam innych zakonników. Wielokrotnie musiał stawiać czoło władzom kolonialnym, cywilnym i wojskowym, usiłującym ograniczyć działalność Kościoła. Jego niezłomna postawa zyskała mu opinię apostoła miłosierdzia, ojca ubogich, a nawet kapłana ubogich. Nie był kapłanem, a gdy miejscowy arcybiskup proponował przyjęcie święceń kapłańskich, odmówił, gdyż wtedy nie mógłby posługiwać chorym. Zawsze był skromny, mądry, a przy tym otwarty na każdego. Z wielkim oddaniem posługiwał chorym przez 53 lata, do swojej śmierci, która miała miejsce 7 marca 1889 roku. W jego pogrzebie uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy miasta Camanguay. Tak chcieli mu okazać wdzięczność i przekonanie o jego świętości. Na nagrobku umieścili napis: ten pomnik sięgnął nieba, gdyż powstał z serc ludzi ubogich, którym pomagał ojciec Józef przez 53 lata w szpitalu świętego Jana Bożego. Beatyfikowany był na Kubie 29 listopada 2008 roku. W obliczu narzucanej kultury materialistycznej, mówił w homilii kardynał Józef Sarajewa Martinez, która odsuwa na bok słabych i bezradnych, uczymy się od błogosławionego Józefa cnoty, jaką jest umiejętność zaufania Bogu, umiejętność kochania bliźniego w sposób uniwersalny. Módlmy się. Przenajświętszy Boże, Twoja łaska znalazła w błogosławionym Józefie podatny grunt, żeby przekazywać Twoje miłosierdzie. Całe swoje życie poświęcił on służbie biednym i chorym. Bądź uwielbiony za jego życie pełne cnót i poświęcenia. Przez wstawiennictwo Twojego sługi, który czynił miłosierdzie, okaż nam, Panie, Twoje miłosierdzie oraz umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy Cię, udziel nam łaski, której potrzebujemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.